W dzisiejszym odcinku God of War. Coś? Kurde, ajajaj. Jezus, co tu się dzieje w ogóle? Co tu się odpierdala, no? Użyj mięśni nóg, bracie. On wie. Tylko czas wyjebać skrzynię, znaczy skrzynię, świątynię. Do góry nogami. No Kratosie, czyń co powinne. No i co? Gotowy. Macie spadochrony, chłopaki? To koniec. Było mi więcej wiary głowy. No to 3, 2, 1. Lecim, kurwa, na Szczecin. Lecą. O kurwa, ile tu ich jest, no kurwa, spróbowało. Czy straciliśmy posąg? Wąż twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i pozwala wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać. Poważnie? Kurwa, żeby nie było. Słuszna i się nie wypierdol, bo zeżre nas kwas. Damy znak. O właśnie. Co się dzieje? Chyba ma zgagę po nas. Tam! Kurwa, no nie wierzę, idzie. Ja pierdolę. O kurde. Co tu się w ogóle, kurwa, Krato? Przytrzymać syna, czy... Kurwa, no Atreusie, jebni mu strzały, no. O, epicko. Dawaj. Kurwa, masz tarczę strzelniczą, napierdalaj. Czy on będzie napierdalał to w powietrzu? Jo, pierdolę, serio? Dawaj, kurwa. O, on nam wyjebał. Dawaj, Kratosie. Tok! Ale z roboty w pierdol zostaje. Co tu się dzieje? Lej! Tak, kurwa! Zapraszam do oglądania i życzę udanego seansu. Siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do oglądania 30. już odcinka naszej przygody Kratosa i Atreusa w świecie God of War. Jest to 30. odcinek! 30, czyli dwukrotność mojego największego, drugiego największego, można powiedzieć, playlisty na kanale, czyli God of War 3 Remaster, gdzie ogarnąłem to w 15 odcinków. Tu już mamy 30 i jeszcze końca nie widać. Z czego bardzo się cieszę, bo podejrzewam, że takich produkcji zacznie być wiele, wiele więcej, szczególnie, że zaczęliśmy The Last of Us. A tym razem coś innego. W życiu potrzeba urozmaicenia. Więc myślę, że sam The Last of Us nam trochę odcinków zajmie. Okej, dobra, zrobimy tak. Poczekamy na... Okej, zrobimy tak, zrobimy tak. Już tam coś się tu zaczyna ujawniać delikatnie. Dobra, musimy zrobić tak, że praktycznie cała większość będzie. Nienawidzę tego momentu. Wiem. Kurde, no. Dobra, poczekajcie, jeszcze to niech się zgadza z tą trójką. Dobra, fizyk, fizyk. No nie, nie bardzo. Kurwa, no. Dobra. Aj. Dobra, na początku się troszkę zestrałem, ale no później już było dobrze. Szczególnie, że możemy teraz zrobić tak. Już w ogóle będzie gites. A podejrzewam, że będę tędy wracał. Więc tak jak wspomniałem, The Last of Us jest chwilą wstrzymane, już wspominałem, ale wrócę do tego tytułu. Szczególnie, że nawet nie wiecie, jaki tytuł chciałem ogrywać jako pierwszy w ogóle swoim na kanale, więc to by był moim zdaniem strzał w kolano. Dobrze, że to było Little Nightmares i ograłem to w 6 odcinków. I to też, że tak powiem, nie jestem zadowolony do końca z tej produkcji, ale to może na inne, że tak powiem, odcinek, inne czasy. Na razie cały czas ciśniemy. Bo w poprzednim odcinku, nawet nie powiedziałem, zaczęliśmy w ogóle iść za fabułą. Co jest, uważam, dosyć istotne.
Nie. Bo poszliśmy do komnaty Tyra, oczywiście żeśmy zrobili, dokończyli zadanie w tutaj, w Konguskmuka. A dobra, okej. Dobra, to poczekaj. Kurwa. Dobra, czyli muszę iść tutaj. Poczekam, aż to będzie na górze. Wyssę esencję na drzwi. Dobra, teraz tak, to nie chcę dalej fruwa. Teraz muszę wyssać esencję. A, cholera, to się zamyka. To trzeba zrobić tak. Aj. Dobra. Zdążyłem. Nie wierzę, jesteśmy tak blisko. No ja też w to nie wierzę. Pewnie. No Mimiry. Zabrzmiałeś dosyć skromnie. No, że ty też nie wierzyłeś. Coś nie chce mi się tobie ufać, ani wierzyć w to. Ale dobry, dobry jesteś kompan. To mogę ci powiedzieć, że... Chciałbym, żeby właśnie w ogóle Brock i Mimir i razem z Cindy... Dobra, mamy znacznie, póki nie nastąpi. No to sobie poczekamy. Nie. No sobie poczekamy, dobra. Na nas. Otwieramy skrzynię. Okej, okay. A tak w ogóle nie wiem, czy w poprzednim odcinku mówiłem i zaznaczyłem, że zobaczcie, że teraz nagle jak mieliśmy znaczniki informacyjne. O właśnie, to już mamy wszystkie i legendarne skrzynie, czyli to ta część też się wiąże do tej skarbca Tyra. Czyli tutaj musimy znaleźć po prostu też jeszcze jedną, albo opuściłem, ale wydaje mi się, że nie. Więc tu będzie jeszcze jakaś skrzynia i będziemy mieli to po prostu na 100%. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, rozdupcyliśmy drugą część łańcucha. No i co? No oczywiście czeka na nas Plejada pewnie, kurwa. No jakby i na od razu prosto mi w ryj. O kurwa, nie no serio. Ale dobra, poczekajmy, poczekajmy. Bo nie wiem jak to... Dobra, możemy ich toporkiem rozpierdzielać. Kurwa, a ty skąd tu się wziąłeś? Bakowanelko. Valdiego, dobrze. Czekajcie, bo nie chcę się trafić na... Jest bardzo mały obszar do... No nie, jeszcze tego brakowało tutaj, serio? Ty no, nie przeginacie troszeczkę z tym? O cholera, jeszcze mnie trafił. Dobra, szybko, zmiana. Chodź tutaj, synek. Patrzcie, co tutaj zaraz z nim zrobimy? To zrobimy dla nam bloczek normalnie na szyję. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo ja chcę jeszcze na sobie poskakać chwilę. Ale coś czuję, że chyba nie będzie mi dane. Kurde no. Cholera. Liczyłem chociaż na zabicie paru nastu, bo tutaj już się robi gorąco. Dobra, kowadełko. Właśnie, za to uwielbiam kowadełko. No chodźcie, podjeżdżajcie. Myk, 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 laserka na oślep. Dobra, pięknie. Ach, jeszcze te wybicie Atreusa w ogóle ze grzbietu. Jezus, jak to pięknie wygląda. Patrzcie, w ogóle 15 koła, 19 koła. Co to są za sumy? Ja cię kręcę. Ja już mam ile? Ja mam 300... Kurwa, mam ponad... Mam 350, czyli ponad grubo ćwierć miliona. Ja jestem, kurwa, multimiliarderem. Kratosie. No dobra. Ale to chyba tu było wszystko, więc możemy kontynuować dalej.
dobra. A teraz poczekajcie, bo teraz jest ważna kwestia. Musimy wydobyć to. Ajajajaj, chciałeś mnie zaskoczyć. Ale się nie udało. Dobrze, udało się otworzyć. Cholera. Dobra, byłem zmuszony to wykorzystać. Ajajaj. Jezus, co tu się dzieje w ogóle? Co tu się odpierdala, no? Wypierdalaj to. Chłopcze. Tak? A nie, szybko poszło. Świątynię. Tak jest. Przestańmy w kółko mówić obrócić świątynię. A co mamy z nią zrobić? Wyjebać ją do góry nogami, no. Dobra, co tu mamy? Hak Hyperiona. Zobaczmy. O, celowany. Nie, nie podobasz mi się, sorry. Ale nie będę w ciebie inwestował. Dobra, a tu nagle wszystkie jednocześnie się. Jakieś dziwne. To nie tu przypadkiem mieliśmy już? Poczekajcie, bo już mi się popierdziło jeszcze dalej. Muszę? Nie. A nie, dobrze, na górę muszę wjechać. Jezus, Kratos, no. Nie, co obiecałem. Ale na wypadek, gdyby się nie udało, pamiętajcie. Tyr miał ważny powód, by stworzyć te przeszkody. Utrzymał Odyna z dala od Jotunheimu, ale światu daleko do pokoju. Nie. Ale wciąż jest nadzieja. Pomagamy sobie nawzajem. Tworzymy jedność. To miała nam przekazać runa na drzwiach. Kroczymy ścieżką Tyra. No to na pewno, ale zobaczcie. Teraz mamy tak, wszystkie na 100% żeśmy ukończyli po zdobyciu tej ostatniej skrzyni. Czyli to było połączone. A ja wtedy głupek się zastanawiałem, latałem, czy wszystko w porządku. No ale dobra. Użyj mięśni nóg, bracie. On wie. Tylko czas wyjebać skrzynię, znaczy skrzynię, świątynię. Do góry nogami. A, no Kratosie, czyń co powinne. Brawo. Siła będzie rozwiązaniem, z radością stanę po twojej stronie, bracie. No i nie... Widzisz, Mimir? Nikt nie dokonałby tego sam. Te przeszkody pokazują nam, że poradzimy sobie ze wszystkim. Czasem się kłócimy, ja i ojciec. Ty i Freja, Brock i Sindri. Ale kiedy pracujemy razem, tworzymy zgrany zespół. To właśnie próba Tyra. Dzięki temu dotrzemy do Jotunheimu. Słyszałeś to, bracie? Chłopak doznał epifanii. Co to znaczy? Słyszałem. Że mówisz, Atreusie. Cieszy mnie to. Zabezpiecz tajemniczy przedmiot Tyra. Tak, ale... jednak, kurna, Kratos też nie jest dobrym rozwiązaniem, bo pokazuje, że brutalna siła, męskość i wszystko rozpierdala wszystko. Nie ma żadnej demokracji do gadania się, ale no z jednej strony to jest prawda, no silniejszy zawsze kurwa wygrywa, a Kratos jest po prostu kurwa nie do zajebania gościem. No chłopcze, dobra, a chłopcze, no czyń swoje honory. Pięknie. No i mamy. No i? Co tam mamy? Chyba jakiś kamień podróży. Niech no spojrzę. No, oko, głowo, rzuć oko. Nawymiona od Humli. Toż to kamień jedności. Wiesz, czyli... co to? Nie wiedziałem, że istnieje. To by wyjaśniało, w jaki sposób Tyr mógł swobodnie podróżować między światami i jeszcze dalej. Trzymał czyli... go. Na panelu w bibliotece Odyna. Tak, dokładnie. Teraz już rozumiem. Panel ukazywał Tyra w świecie między światami. Wiadomo, że nie wolno zbaczać ze ścieżki. Cóż,
Ter zawsze chodził własnymi drogami, jeśli mnie rozumiesz. Czyli tu mówimy o tych mistycznych bramach. Światami. No dobra, to chyba już wiemy, gdzie się udamy. Droga do Jotunheimu, tak, jesteśmy 15 koła w ogóle. O super, zbadaj świątynię między światami. Czyli... Na malowidle, Tyr zszedł z gałęzi drzewa świata. I żeby trafić na sekretną ścieżkę do Jotunheimu, mamy pójść w jego ślady? Tak mówię. Dobra, ty naprawdę tak myślisz, co? Czyli musimy właśnie iść do mistycznej bramy. Coś macie mądrego do powiedzenia? O, macie jak zwykle, słuchamy. Lepiej, żebyś znowu nie kłócił się z bratem. To, że stał się mniej upierdliwy, nie oznacza, że nie mam swoich klientów, których muszę zadowolić. Ach tak? Niby jakich? Cóż, wy tu wróciliście, nie? Racja. Reklama dźwignią handlu. No i jednak Brock coś kurwa zamknął tam. Dobra, trochę mordę. Zajmijmy się wami. Dobra, ale zobaczmy, ręce, karwasze, może się wszystko, tak? Chociaż na razie wiecie co, nie będę nic sprzedawał, dlatego że i tak mamy, zobaczcie, kulkę, kurwa, bym powiedział, pieniędzy. Więc ruszajmy po prostu, czas goni, przygoda goni. Świat między światami, czyli po prostu chcemy się przemierzyć, o właśnie. Jeśli chcesz nas wszystkich puścić w otchłań, mam nadzieję, że wiesz co robisz. Do miejsca, o tego, ja go widziałem kilkukrotnie. No dobra. Stara, to stąd Tyr przeszedł dalej, a kamień jedności go ochronił. No i co? Gotowy. Macie spadochrony, chłopaki? To koniec. Było mi. Więcej wiary głowy. No to... 3, 2, 1... Lecim, kurwa, na Szczecin! Myślałem, że tu będzie moc! Co tu się odjebie? Na razie leci, leci, dobrze. Adam Małysz leci, leci i wylądował! Pięknie! Ach, jak mogę mieć takie mdłości? Telemarkiem! Przestań, to było świetne! Spójrz! Wieża! Wiedziałem, że coś tu będzie! Coś takiego. Okej. Jak ukryć coś, co istnieje we wszystkich światach? Przesunąć to w przestrzeń pomiędzy światami. Tyr był zmyślny. Po drugiej stronie jest Jotunheim? Niemożliwe! Przecież nie idzie się przez Vanaheim, żeby dotrzeć na szczyt Midgardu. Jak mamy Jotunheimu. Sugeruję zajrzeć do środka. Przecież byśmy kończyli. Ale zachowaj ostrożność. Wyzwania Tyra nie są tak proste, na jakie wyglądają. Zauważyłem. Ja myślałem, że jeszcze trochę przed nami, ale mogę też się w sumie mylić. No dobra, zobaczmy. Trochę okay. Pusto. No postument. Właśnie. Jest postument, a postument nigdy nic nie wróży dobrego, szczególnie jak Atreus ma coś przeczytać. Dobra, od razu biorę cały szał Sparty, bo wolę go mieć. Okej. O nie! Pochłonął kamień! Wieża wchłania energię kamienia. No dobra. Co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje, ale wiem, że nic dobrego. Wie, co ma robić. Kamień wypełnił swój cel. Tak działa zaklęcie Tyra. Co stanie się teraz? Nie wiem, bracie, ale po tym locie najgorsze mamy już za sobą. Zaczęło pachnieć. Dobra, lecą. Nie, jednak lecą. O kurwa, ile tu ich jest, to kurwa spróbowało? Co tu się dzieje? Ja nie wiem... Czego ja mam? Co ja mam komu? Dobra. Dobra, to mam ładniej w kupie. Nie podchodzić, nie podchodzić, nie podchodzić. Babać, daj spokój, co tu się... Jednak nie nadąża ze strzałami. O cholera, ty, no bez kitu. Uwaga z lewej! No z lewej, uwaga z lewej, uwaga z prawej. Ja uważam, staram się z każdej strony.
Ale ich nie ubywa w ogóle, bez nitu. Stano. Dobra. Oj, nie to chciałem zrobić. O, dobrze, że już po wszystkim. Dobra, pierwsza tura za nami, teraz kto? Nie wiem, ale już użyłem niepotrzebnie mocy. O cholera. Serio? O kurwa, no musiał. Kurwa, ale musiał. Cholera, i to jest najgorsze, że ja właśnie gówno widzę. Dobra, dawaj ostrza. Cholera, cholera, cholera. Syn cię potrzebuje, bracie. Bracie. No nie wiem, jak go mam uwolnić na razie. No chodź. Dobrze, 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 ale jestem po prostu... Teraz jestem tak skupiony, jakbym grał normalnie na kiblu. Siema, no. Bo to może być moje ostatnie potyczki. No chodź. A ja ci synek teraz dam. Dawaj go, kurde. Nie wyglądasz najlepiej. Oj, bardzo nie wyglądam najlepiej. No szczególnie jak gówno widzisz, to jest w ogóle. No to teraz ci zrobię dupy. Jesień średniowiecza, tak. Jak myślisz, gdzie teraz? No to było mega ciężko. Ja pierdolę, dobra, zmora. Nie, o no nie. Dajcie się spokój. Wróciliśmy do Hel? O rany, nadchodzą. O kurwa mać. Poważnie. Dobra, tu trochę. Dobra, na szczęście ich dużo nie ma. O kurwa, ci łosiarze jebani. Dobra, poczekaj, najgorszy jest tarczownik jednak. Dobra, rozprawieni. Jest git, dobrze sobie radzimy. Dobra, dawno tego nie próbowałem, w ogóle tego nie próbowałem. Ale patrzcie, to jest świetne. No chodź tu sobie. O, dostałem strzała. Dobra, udało się. No, nie wiem, czy to będzie koniec. Raczej bym nie ufał. Kurwa, no widzicie? Muspelheim, nie będzie miło. No. Kurwa, no. Jezus Maria, dobra. Jedziemy z koksem. Dobra. Dobra, na nim nie pojeździmy. Dobra, nawet nie doszliśmy do niego. Okej. Pochodełko. No właśnie, dobra. Co
z tyłu. Gdzie z tyłu? Kurwa, ja już nawet nie ogarniam, co tu się dzieje. No co, że z tego ryjca, no. Dawaj go. Co, zaskoczony? Dobra, zbieramy życie. O cholera, ale on jak przypierdzieli, to jest mi naprawdę niebezpiecznie. Dobra, toporek, wróciłeś do łazy. Dobra, Dantiria. Patrzcie, tak to się robi. Dawaj, Kratosie. Jeb, jeb. Dziękuję. I bam! Owacje, owacje nastająco. Kratos, Kratos. Tak, kur... No nie. Dajcie już spokój, za dużo trochę tego. Chyba koniec. Tak, ale gdzie jesteśmy? Nie w Artemidy. O! To może być fajne. 23 sekundy, a później mamy podpalenie i ogłuszenie. Jakby to poszło jeszcze wyobrażenie. Kurczę, blada, no. 23 sekundy, 31. Cholera, no. Ciężko stwierdzić, czy głos Artemidy, gniew Artemidy, przepraszam. Ale nie, zostaniemy przy jednak przy naszych wyborach. Uważam, że na razie są spoko. No dobra, co? Wszystko? No dobra, no to idziemy. Patrz! Jesteśmy w Midgardzie! Tam no jest właśnie. Most! Udało się! Wieża jest na swoim miejscu! Aha. Teraz komnata podróży przeniesie nas do Jotunheimu. Jak Tyr to zrobił? Odyn tak po prostu? Że giganci mieli resztki pierwotnej jotuńskiej esencji kreacji. Materii, z której powstały światy. Kamień jedności zapewne składa się właśnie z niej. Powierzenie go komuś obcemu, nawet Tyrowi, świadczy o ich desperacji. Spójrzcie! Możemy w końcu rozpalić wszystkie paleniska. A, czyli? Kolejne imię. Gondul. Kolejna Gondul. Makinia. To nie przypadek. Okej. Okay. Imiona na pa... Teraz, moi mili, właśnie pytanie, czy ja chcę... paleniskach Tyra. Teraz rozjechać, bo z tego co kiedyś tam czytałem, to jak rozpalimy paleniska z imiona Walkiriami, to one są troszeczkę słabsze. Ale dobra, na razie w tym odcinku myślę, że ciśniemy cały czas za fabułą. A czas na takie Walkirie i inne, że tak powiem, może nieduperele, bo kurwa jest ich sporo, których pominąłem. Ale na razie pójdźmy za fabułą. Bo wiem, co może nas czekać. Dobra, macie coś mądrego? Sklep otwarty. Sklep otwarty, okej. Herwasze, no nie no. Przestańcie marnować mój czas. No serio? Ale Brok, ty jak zwykle kurwa jesteś uprzejmy. Co, teraz po prostu udamy się do Jotunheimu i zakończymy dzisiaj? Ale musimy zacierać ślady. Kruki Odyna doniosą mu o przywróceniu wieży. A nie możemy przecież pozwolić, żeby to wykorzystał. W porządku. No dobra. Zobaczmy. Ale coś czuję, że to nie będzie kurwa, prawda? Że my tak po prostu sobie pójdziemy. No właśnie. Do tego Jotunheimu. Dobra, udaj się do świata. No. Aż kurwa, jestem ciekaw. Chwila, poczekajcie. Nic z tego nie będzie. Co? No. Nie ma kryształu podróży. Do rozszczepiania energii Tyr używał swoich własnych oczu. Dla ostatecznej ochrony. Takie oczy. Wiedziałem. Tylko oko, jedno. Odyn wyłupił mi to drugie właśnie po to, żebym nie mógł się przenosić. Przykro mi. Myślałem, że się uda. Co Odyn zrobił z twoim drugim okiem? Pewnie je schował w jednej ze swoich 100 kryjówek. Ja pierdolę. Musimy coś wymyślić.
Dobra, mam pewien pomysł. Wiele ja wiedziałem, że to będzie zbyt proste. Czasem wrok czaili się w pobliżu tamtej góry, kiedy Odyn wpadał z wizytą. Może oni coś wiedzą? Brok i Sindri! No i co? Porozmawiam z Brok i Sindrim. No, ja wiedziałem, że to będzie zbyt proste. Jeżeli już skończymy grę i będziemy w świecie gigantów, no kurwa, przecież. Tu w świecie God of War nic nie może być proste. Prosto linijne, łatwe. Bo po co? No. Czołem, takie pytanie. Wiecie, gdzie znajdziemy drugie oko Mimira? A... O... Oho. Sindri już coś wie. To... Nie musi nic wreszcie nawet mówić. Pewnego dnia Odyn złożył mi ofertę. Chciałbym zbudował... pokazał mi, ale musiałem... odmówić. Przepraszam, muszę... Kurwa, jak z najebanym kumplem gdzieś pod koniec wiecie, imprezy. Taksówką w tym samym czasie Odyn zgłosił się do mnie, żebym mu zbudował posąg z jakąś ukrytą komorą. Ale po pierwsze to nie była broń, a po drugie wiadomo, że nie ma gorszych kutasów od asów. No i też mu odmówiłem. Ale wiem, że i tak ktoś mu to wybudował. Co to za posąg? Ten, na którym Thor wygląda, jakby chciał się zeszczać do jeziora. Ten, który pożarł gad. Wybaczcie, już mi lepiej. Jak niby mamy przeszukać bebechy węża? Bebechy? Znowu idzie. Aha. O kurwa, czyli serio? Lepiej sprawdźmy, co wąż świata będzie miał do powiedzenia. Czyli czeka nas gadka z naszym wielkim przyjacielem. Znowu zmierzamy do rozmów. O kurwa, już czuję, że to będzie dobry odcinek. Po prostu kurwa, zajrzymy w bebechy. Przynajmniej tak mi się wydaje. I o ile dobrze pamiętam, będziemy w bebechach kurwa węża świata. Ja pierdolę, no dobra. No już ćwicz. Najebany, to do domu. No, uwaga. Kurwa, genialnie jest zrobiony ten wąż. Podoba mi się. Thor statui smutu tufa. Straciliśmy posąg. Wąż twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i pozwala wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać. Poważnie? Kurwa, żeby nie było. Też nie jest tym zachwycony. No ja pewno, no. Przynajmniej będzie miał łakomy kąski, a my kurwa zdechniemy marnie. Ja pierdolę, nie mogę. Chociaż Kratosie, gdzie ty nie byłeś, czyli kurwa? Naprawdę to zrobimy? Tak. Się poknąć wężowi? Synek, twój tata to się pławił w trzewiach, we wszystkim, kurwa, w płucach, w nerkach, kurwa, w mózgu, był wszędzie po prostu. Nawet nie wiesz, o, szkoda gadać, to po prostu ci, co God of War grali, to wiedzą, ci co nie grali, polecam zagrać albo obejrzeć. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? Nie. No pewnie, że to nie jest kurwa dobry pomysł. Lecimy kurwa w paszczę węża, mówiło się, że lwa. Ale no ja pierdolę. Ale coś jest. No jest, wiesz. Cóż bracia, zwiedziłem wiele dziwnych miejsc, ale to coś nowego. Tak, też nie. No dobra, tutaj gościu nie ma chyba szóstki. Zdarzało się. Więc tędy przep... Aha, z drugiej strony ma.